Co powiecie na tego gościa tutaj? Radziecka mobilna wyrzutnia rakiet balistycznych, czy na pewno balistycznych? Zobaczcie, te rakiety są bardzo długie, no nie? Więc teoretycznie powinny dawać ogromną siłę ognia i w ogóle. I teraz tak, najpierw sobie wsiądziemy. Zobaczymy, może w online będzie można jakoś ten pojazd przerobić jeszcze. Chociaż on jest tak duży, że ja nie wiem, gdzie będziemy go przerabiać. W hangarze czy gdzie? Nie mam pojęcia. Teraz go przetestuję, oczywiście można nim strzelać i tak dalej. Do obsługi jego potrzebny jest drugi gracz. Drugi gracz wsiada sobie z tyłu, zaraz sobie wsiądziemy. Sprawdzę, to na pewno nie da się go streamingować, ale sprawdzę, czy można go streamingować. To jest klasa wojskowa, tak? Wojskowe pojazdy. Może można go streamingować w Los Santos Customs. To by było bardzo dziwne, gdyby tak można było. No nie wiem, no warto to sprawdzić, czy na pewno. Nie otworzył się. Dobra, nie można zmodyfikować, już wszystko wiemy. Więc tak, mamy skrętne koła z przodu i z tyłu, tak? Osie. I dlatego ten pojazd jest nawet dosyć zwrotny. Jeśli chodzi o taranowanie innych na drodze uczestników, radzi sobie ciekawie. Zachowuje się trochę jak... Nie wiem, jak to nazwać. Jak jakiś rosyjski samochód. Jak monster car. Możemy przelecieć inne samochody. Pyk. Czekajcie. O, tu mam kometa. Wow! Czyli tak, jeśli chodzi o pokonywanie, no, przejazd przez korki, na pewno ten pojazd będzie miał pierwszeństwo. Ale chodźmy teraz... O, wiem, gdzie możemy pojechać. Pojedziemy sobie na molo i przetestujemy siłę ognia. Myślę, że to będzie dobre miejsce do właśnie tego pojazdu. Teraz wam pokażę dlaczego. Co w nim jest takiego niesamowitego. No rakiety, no niby ma te rakiety, ale powiem wam, że te rakiety dają taką normalną siłę ognia jakby. Normalne rakiety. A wydawałoby się, że tu będziemy mieli jakieś ekstra rakiety, takie wiecie, że wystrzelisz i to wybuch od razu będzie. Z tym, że możemy strzelić serią, no nie wystrzelić wszystkie. No ale sprawdźmy, więc tak, tu będziemy mieli trochę ludzi i pewnie zaraz przyjedzie jakaś policja, bo zrobimy rozpierduchę. No ale tak, żeby zacząć strzelać rakietami, musimy się zatrzymać. Kierowca musi opuścić, o, takie wsporniki. Musimy wysiąść i wsiąść do tyłu. Ok? I teraz dopiero możemy strzelać. Jak to strzela? A strzela tak. Nie? Coś jak Hunter, ale jeśli się przyjrzymy, to pojedyncza rakieta jest bardzo duża, jeśli chodzi o wygląd, nie? Ale jeśli chodzi o siłę ognia i wybuchu, to jest to, myślę, to samo, co zwykła rakieta, którą byśmy sobie wystrzelili z buzarna. Możemy sobie namierzać pojazdy. Możemy w stronę pojazdu wystrzelić pojedynczą rakietę, która jest namierzana. Natomiast jeśli byśmy namierzyli pojazd i strzelili serią, no to wtedy jakby to namierzanie nie działa. Tak? A, bo skończyły mi się rakiety, no nieważne. Bo moim zdaniem te rakiety są takiej samej siły jak zwykłe rakiety. Nie ma tutaj specjalnej różnicy. Tutaj się coś zapaliło, bo tu drewniany molo jest. Tak? No nie ma w nich nic nadzwyczajnego. Możemy sobie ostrzelać śmigłowiec z serią. Myślę, że strzelanie serią jest fajne, ale zobaczcie, żeby strzelać tym pojazdem, właśnie nie wiem jak to jest. A, wiem jak to jest. Jak się zatrzymamy, to znaczy, jeśli kierowca podniesie te podpory i zacznie jechać, to strzelec nie może strzelać. Ten pojazd jest wtedy jakby bezużyteczny i traci swoją moc, nie? Dodatkowo ja niżej tej wyrzutni jakoś nie mogę skierować, tak? Więc jak ktoś podjedzie blisko do tego pojazdu i zacznie rzucać bombami, zaraz sprawdzimy ile wytrzymuje, to no będzie koniec, tak? Kaplica już. Skończony temat. Natomiast do zabawy pojazd fajny, ale tak w GTA nie wróżę mu jakiejś super kariery w GTA Online. Tak? Nawet tutaj, o, śmigłowca nie mogę zniszczyć, już mogę. Tak, tam jest jakiś samolot, spróbujmy go, no nie możemy go zniszczyć. Niestety, bo te rakiety to nie są rakiety balistyczne. A czy mają one jakiś większy zasięg? Nie wiem, chyba to są po prostu takie zwykłe rakiety, no tutaj nie ma co tam... No, nawet ona gdzieś tam znikła, nie wiem, czy ona doleciała do celu. Normalne rakiety. Ja bym,
Ja myślałem, że rzeczywiście dostaniemy do dyspozycji jakiś taki samochód, który będzie wystrzeliwał rzeczywiście takie super rakiety, nie? Że te rakiety będą fantastyczne i będą wybuchać tak atomowo. A tu się okazuje, że nie dość, że możemy jednym ładunkiem zniszczyć, czyli ktoś ci podjedzie samochodem i rzuci bombę i po tobie, to jeszcze te rakiety są takiej słabej mocy, no i żeby je wystrzelić, to musimy się zatrzymać. To już nawet jest gorzej niż BWP, bo w BWP mamy wyrzutnię rakiet, możemy jechać, jeden gracz może strzelać, tak, bez problemu, podczas jazdy. A tutaj nie, tutaj musimy się zatrzymać, bo wiecie, mam czas na tych opuszczenie podpór i tak dalej. I dopiero wtedy możemy sobie strzelać tym pojazdem. Więc moim zdaniem 2 na 10, takie słabe 2 na 10. Nie wiem, piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Trzymajcie się, na razie, pa pa.